Okazja jest wyjątkowa, w zasadzie można powiedzieć, że jest to okazja podwójna, nawet potrójna. Po pierwsze jest no, nasz historyczny, jubileuszowy pierwszy koncert w mieście Głogowie. Po drugie niedawno świętowaliśmy Dzień Świętego Patryka i możemy powiedzieć odważnie, że to jest koncert z okazji Dnia Świętego Patryka. Wiąże się to z bardzo prostą kwestią. Większość koncertów z okazji Dnia tego Świętego odbywa się kilka dni po. Wynika to z tego, że jeżeli świętujemy ten dzień zgodnie z tradycją, to po kilku godzinach świętowania stajemy się jedną wielką rodziną, ponieważ wszyscy mamy podobny skład krwi. Wynika to ze stężenia wiadomych substancji w naszych żyłach. W związku z tym nic dziwnego, że szanujący się muzyk nie jest w stanie 17 marca zagrać koncertu, a nawet podnieść instrumentu poprawnie. Dlatego, jako że już jest kilka dni po, my jesteśmy w stanie. Trzeci powód jest powodem najbardziej istotnym. Oto przyszła ona, wredna małpa, kazała na siebie czekać aż do dzisiaj. Wiosna!